Mój dzisiejszy gość, jako szef kuchni, prowadzi 3 koncepty gastronomiczne. Jednocześnie jest pomysłodawcą i organizatorem niezwykłej kolacji 10 rąk, 10 momentów, gdzie od przeszło 6 lat zaprasza 4 szefów kuchni po to, aby wydać 10 dlań dla gości, jednocześnie sparingiem wina i różnych alkoholi. Doprowadził swój młody team do zwycięstwa w wielu konkursach gastronomicznych, a sam ukończył 3 szkoły o profilaktyce gastronomii. Drodzy Państwo, przed Wami Krzysztof Małocha. Dzień dobry, witam. Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie. Chciałbym zapytać się, jak to jest prowadzić 3 koncepty gastronomiczne jednocześnie, ale też zachowując przy tym indywidualność każdego miejsca. Nie wiem, jak mi to wychodzi. Działamy nie tylko w naszych restauracjach, mamy jeszcze tutaj bankiety, mamy śniadania. Moim takim pomysłem na ten hotel, pomysłem albo jakby to powiedzieć, dostałem misję prowadzenia całej gastronomii tutaj, całej kuchni. Moim zadaniem tutaj było prowadzenie 3 restauracji, bankietów, śniadań. Pomysł na to miałem taki, żeby wyznaczyć odpowiedzialnych ludzi do każdej restauracji, którzy ze mną współdziałają. Tworzymy razem menu, tworzymy razem procedury wydawania, tworzymy razem kartę. Świetnie się dogadujemy i może dlatego nam to wychodzi. Czy każda restauracja ma swojego szefa kuchni, takiego pod tobą? Jak to wygląda? Tak, dokładnie. W każdej restauracji mam swojego szefa i zastępcę. W restauracji Marina jest to Mateusz Bogdański i Jarek Kardacz. W restauracji Botanika jest to Damian Kmiecik-Bocheński, który też był szefem kuchni w restauracji Sienna. W tej chwili Sienną, którą mamy czynną tylko w zimie, szefem kuchni jestem ja, ale to jest bardzo krótkie menu, które wymyślam, spełniam, realizuję. Szefem bankietów jest i zarazem moją prawą ręką Wacek Jasiński. Szefem tyncukierni jest Konrad Korszla, znany, ceniony tyncukiernik w całej Polsce. I jakoś tym działamy, tak? Jest to nasz wspólny projekt i ja jestem jego głową, a oni moimi rękami. A tak szczerze, przy takim ogromnym obłożeniu, jaki procent zajmuje Ci praca papierkowa, a ile masz czasu, żeby spędzać na kuchni? Coraz mniej, niestety coraz mniej. Coraz częściej spędzam czas w biurze, organizując innym pracę, wymyślając menu, rozpisując jakieś imprezy, cały czas tworząc, spotykając się z gośćmi na sali, rozmawiając i przez telefon, ale moje serce zawsze było na kuchni, tak, więc gdzieś tam uczestniczę w serwisie aktywnie i gdy tylko mogę, pędzę na wydawkę, żeby wydać grupę, żeby być na sali, żeby być z chłopakami, żeby wsadzić ten palec w sos i spróbować go ostatecznie, czy jest dobry, czy jest niedobry. No, staram się być. Aczkolwiek odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że to jest 30 do 70 teraz. Chciałbym, żeby było więcej, ale ciężko. Ale ciężko. No dobrze, a jeżeli jesteśmy przy tym temacie biznesowym już, to powiedz mi, czemu Twoim zdaniem dobre knajpy w dzisiejszych czasach upadają? Czemu dobre knajpy upadają? Tak. Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że prowadzenie w tej chwili gastronomii jest bardzo kosztowne. Aha. Ceny energii, koszty pracownicze są tak wysokie, że chcąc prowadzić wszystko czarno na białym, staje się to biznes powoli nieopłacalny. Czyli zostaną na rynku restauracje, które mają dobrze skalkulowany biznes lub które są prowadzone dla fanów. A na pewno nasi widzowie by chcieli wiedzieć, jak zostaje się kucharzem na Twoim poziomie. Jakbyś mógł opowiedzieć o swojej drodze, no bo to trwało trochę, to nie jest 5 minut, tylko to jest Twoje całe życie. I jak to się zaczęło,
i kiedy jest ten bodziec, żeby wyjść wyżej, no bo jesteś tu 7 lat, prawda? 7 lat od samego początku, jesteś szefem kuchni w Heron Life Hotel. Tak jest. Masz się tu dobrze. Jakbyśmy ci na twoim tarasie, to zachwycamy się tymi widokami, tym zachodem słońca, ale tak patrzysz, mówisz sobie 7 lat, widzę to samo, no ale to jest wow. Ty wiesz, że to jest wow. Jak dochodzi się do takiego etapu? Słuchaj, pracę zacząłem w 96 roku i miałem to szczęście, że zawsze trafiałem w dobre miejsca. Moim pierwszym szefem kuchni był Austriak, Waldemar Illy, który w Las Vegas miał swoją restaurację, który miał swój kanał, miał swój program w telewizji amerykańskiej. Poznał Polkę, wyemigrował do Polski, otworzył restaurację i to była moja pierwsza praca. Pierwsza praca pod jego okiem, no gdzie w ogóle dla mnie to był szok. W 96 roku, że w restauracji można langustę serwować, polędwice, krewetki, jakieś steki. Czyli to był taki pierwszy moment, kiedy zetknąłeś się z taką ekskluzywną żywnością, można powiedzieć, tak? Bo to 96 lata to jeszcze banany były takie wow, tak, nie? Tak, dokładnie. A tam już w karcie mieliśmy krewetki i langustę, no, gdzie dla mnie to był szok. Gotowaliśmy te wywary na kościach, warzywne i to wszystko było takie inne niż wszędzie. Pracowałem tam 2 lata, później poszedłem do pracy do hotelu Ibis, ale to był bardzo krótki epizod. I później długie lata pracowałem w trzygwiazdkowym hotelu Logos, gdzie tak naprawdę większa część naszej pracy to były grupy. Także już jakieś miałem doświadczenie à la carte na wysokim poziomie tutaj grupy, więc już to doświadczenie te zbierałem, ale takim moim punktem zwrotnym w karierze było pójście do pracy do hotelu Copernicus w Krakowie na Kanoniczej, gdzie szefem kuchni jest do dnia dzisiejszego Marcin Filipkiewicz, 20 lat niespełna jest już tam szefem kuchni. Poznałem tam niesamowitych ludzi, takich jak Tomek Dziura, Przemek Bilski, który jest szefem kuchni na Kanoniczej 22. No i oczywiście gdzieś w którymś momencie w mojej kariery pojawił się znany i ceniony szef, przynajmniej tym przeze mnie, to jest mój ojciec gastronomiczny, Marek Widomski. No, gdzie znajomość z nimi pomogła mi poznać kuchnię, poznać ludzi. I dzięki temu wszystkiemu znalazłem się tutaj, tak? Bo to był mój krok taki milowy, gdzie w mojej karierze zawodowej. A jakbyś porównał ten moment teraz, do tego, co robiłeś w 96 roku, to jest duża przepaść, chociaż te homary nadal są, prawda? I te owoce morza, ale czy to jest taki, wiesz, to jest taki skok ileś tam lat do przodu? Jak to widzisz? Wydaje mi się, że z kuchnią jest jak z modą. Teraz kuchnia klasyczna i retro, to co robiliśmy w latach 90. u szefa Waldemara, wróciło. Teraz w cenie jest prostota na talerzu, 2-3 składniki, ale perfekcyjnie zrobione. Już nie ma tego przerostu formy nad treścią, już nie ma mnóstwa struktur, mnóstwa smaku na talerzu. Zawróciło to wszystko, zawróciło i to mi się podoba, bo to wróciliśmy do korzeni. Już nie robimy takiej kuchni, jakby to powiedzieć, która ma zrobić, ma zachwycić wyglądem, ma być efekciarska. Ona ma być smaczna, ona ma być zaskakująca, ona ma być pyszna, ale nie efekciarska. Ciekawi mnie jakaś twoja wpadka. Czy jest coś, co tak utkwiło w tobie gdzieś tam mocno, coś, co trzymasz to mocno w sobie, coś, co być może spowodowało, że zmieniłeś jakieś podejście do pewnych spraw? Słuchaj, każdy kucharz ma mnóstwo wpadek. Jedne wychodzą na sali, drugie nie. Jak pracowałem w Copernicusie, powiedzmy 2 miesiące i na wydawce było popardele z królikiem, gdzie chciałem wydać kompletnie
rozgotowanego ten królika z makaronem, ale to wióry i po prostu dostałem od Marcina taką zrypę, że kopałem się, za przeproszeniem, po tyłku, żeby lecieć na dół, bo magazyn był na dół, po nowego ten królika, żeby ten to wydać, bo już całe wszystkie dania ten czekały na serwisie, tylko to moje papardelle zawaliło. Ale zrobiłem to, powiedzmy, w 2 minuty. A powiedz mi, skąd u ciebie biorą się pomysły na nowe dania, na reorganizację kuchni, na wydarzenia, tak? No bo to wydarzenie, które robisz, to jest 6. raz, czyli 6 lat temu to wymyśliłeś. Jak ty tego szukasz? Nie wiem. Nie wiem, jak rodzą się moje pomysły. Może dlatego, że do pracy dojeżdżam codziennie 60 km w jedną, w drugą stronę i w tym samochodzie spędzam mnóstwo czasu, godziny w jedną, godzinę w drugą. I ten czas mam na przemyślenia. I niektóre rzeczy, albo większość moich rzeczy wpadam... Jak nie rozmawiam przez telefon, to myślę dalej o pracy, jak usprawnić, o jakieś dania gdzieś zobaczę. Mam jeszcze to szczęście, że mój szef jest wielkim fanem jedzenia i dzięki niemu mogę podróżować po świecie i zabiera mnie w fajne, spektakularne miejsca, gdzie mogę czerpać też inspiracje. Inspiracje plus te pomysły, przemyślenia są efektem tutaj gastronomii. Mhm. Tutaj tego, ten, co serwujemy. A powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o konkursy kulinarne, bo z jednej strony przygotowujesz tych młodych ludzi, z drugiej strony bierzesz aktywny udział jako jury, to byś mógł powiedzieć, na czym polegają te konkursy? Jak przygotować się do nich? Jak odnieść tam sukces? Jurorem to już dawno nie byłem na żadnym konkursie, bo jakoś tak się ciszej to zrobiło o konkursach. A jak się przygotować? To jest ciężka praca, trening i jeszcze raz trening. Jadąc na konkurs, trzeba być tak przygotowanym jak robot. Trzeba po prostu poskładać danie i wydać go w określonym czasie, żeby jak najmniej zostało, albo żeby w ogóle nic nie zostało resztek odpadków, porządek i żeby to jeszcze było smaczne i efektowne. Więc to jest trening, jeszcze raz trening i jeszcze raz trening i dostosowanie dania do warunków konkursowych, bo można coś wymyśleć ekstra, ale pewnych rzeczy na konkursie nie jesteś w stanie zrobić. Nie jesteś w stanie zrobić długiego gotowania, nie jesteś w stanie zrobić jakiejś redukcji. To wszystko musi być przemyślane, to wszystko musi być dostosowane do warunków, jakie i do warunków, i do regulaminu konkursu. Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo w gastronomii zatrudniasz bardzo dużo osób. Jak twoim zdaniem powinien wyglądać taki idealny kandydat, jeżeli chodzi o kucharza? Jeżeli inspiruje was świat gastronomii i chcecie spotkać kolejne niezwykłe osoby, subskrybujcie. Musi być chętny do pracy. I to wszystko? I dla mnie to wystarczy. Musi być chętny do pracy. I co dalej? Kto jest tym nauczycielem? Rozumiem. Jak to wygląda? Będzie się uczył na sekcji, będzie pracując tutaj z moimi chłopakami, będzie się doszlifowywał. Mam to szczęście, że mam naprawdę bardzo fajnych, że pracuję z bardzo fajnymi ludźmi, którym się chce, którzy też są fanami gotowania i to nie jest ich po prostu praca, tylko coś więcej. Jeden uczy się od drugiego. Ja gdzieś tam przychodzę, doradzam, próbuję, nakierowywuję, ale ten człowiek, który przychodzi do mnie do pracy, to przede wszystkim musi chcieć pracować, chcieć się uczyć i rozumieć procesy zachodzące w kuchni i w gotowaniu. Ale takich miejsc jak twoje jest mało w Polsce. W jaki sposób ten młody człowiek, twoim zdaniem, powinien wybierać te takie restauracje, gdzie rzeczywiście ta wiedza jest przekazywana, a nie cofamy się do czasu PRL? No to jest jego już decyzja, czy idzie za pieniądzem, no czy idzie za nauką, bo wiadomo, że w miejscach, w których generalnie można jako kucharz więcej tym zarobić, to one dają tylko zarobek, niekoniecznie dają naukę. A jeśli chcesz zainwestować w siebie, czyli iść tą drogą kariery dłuższą, ale skuteczny, jeśli jesteś fanem, to idź od tych dobrych punktów. Zacznij od czegoś lepszego. Staraj się od czegoś gorszego, przepraszam. Staraj się trafić do lepszej restauracji, do jeszcze lepszej.
do jeszcze lepszej. Jak już trafisz do tej naprawdę dobrej, to nie zachowuj, nikt się nie zachowuje, że muszę zwracać uwagę, że coś robi źle, że on wie lepiej, że to nie tak, tylko niech przyjmuje te uwagi. Choćby myślał, że szef nie ma racji, to szef na końcu i tak musi mieć rację, bo to on za to odpowiada. A jak widzisz przyszłość gastronomiczną, jeżeli chodzi o Polskę? Bardziej widzisz to w takich kolorowych barwach, czy bardziej jasno-szarych? Gdzie ta gastronomia, twoim zdaniem, będzie za 5 lat? Gdzie ta gastronomia? Myślę, że dobre restauracje przetrwają, ponieważ jest trend, żeby Polacy jedli coraz lepiej. Szukają sami dobrych restauracji, szukają dobrych produktów. Więc myślę, że takie miejsca będą napędzały inne i my też będziemy musieli szukać jeszcze lepszych rozwiązań, jeszcze lepszych produktów, jeszcze lepszych dań, jeszcze bardziej się starać, żeby podnosić tą poprzeczkę wyżej. A jakie trendy rokujesz na talerzach i w restauracjach? Myślę, że klasyczna kuchnia przez najbliższe 5 lat będzie królować jeszcze. No właśnie, jak patrzysz się na twoje dania, to często opierasz się na kilku produktach, ale one są zawsze najwyższej jakości. Tak jest. To jest przyszłość? To jest przyszłość. Produkt, a kucharz ma go nie zepsuć. Dobra, takie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom, to jest tak zwane pytanie o guilty pleasure. Czyli czy masz jakieś takie wstydliwe zachcianki, jak kebab, wiesz, jak zapiekanka na stacji benzynowej, jak hot dog. Jak to wygląda u Krzysztofa Mochy? No niestety mam, jak widać. Lubię próbować burgery. I wszędzie, gdzie jestem, to takim pierwszym tematem jest burger. Oczywiście tych śmieciowych nie jem, tak? To nie jest tak, że jestem na dworcu PKP i widzę w menu hamburger 7 zł i tylko mikrofalę pikającą pip i że chcę go spróbować. Takich rzeczy nie, ale burgery tym ciekawe, mięso, dobra buła, to jest taki mój grzech, który chętnie spróbuję. Chciałbym Ci teraz poprosić o ugotowanie czegoś dla naszych tutaj gości, dla naszych widzów. Jednocześnie wiem, że to nie będzie standardowe, dlatego że chcesz nas zabrać w podróż i pokazać, skąd konkretnie bierzesz część swojego asortymentu. Gdzie jedziemy, Krzysztofie? Pawle, pojedziemy do Łabowej, do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Zaczyk, z którym współpracuję tutaj w hotelu od 7 lat, który jest naszą zaprzyjaźnioną firmą, która aktywnie bierze udział w naszej flagowej kolacji 10 rąk, 10 momentów, wspiera nas od początku. Chcę Ci pokazać, jak wygląda tam rozbór mięsa. Chcę Ci przedstawić ludzi, którzy zarządzają tą firmą, bo są niesamowici. I chciałbym Ci pokazać też inne oblicze steków, bo każdy zna polędwicę, antrykot, rozbew. Chciałbym, żebyś zapoznał się z alternatywnymi testekami, ale to już opowie pan Robert na miejscu. Nie mogę się doczekać. Jedziemy! Słuchajcie, wreszcie udało nam się dotrzeć. Ja się bardzo cieszę, że możemy poznać Robert Leśniak, dyrektor handlowy, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zaczyk, koło Nowego Sącza. Ja bym się zapytać, bo tu z Krzysztofem po drodze rozmawialiśmy, że to już nie jest lokalnie, to już nie jest europejsko, ale działacie globalnie. Na czym polega wyjątkowość waszych produktów? Sekret sprzedaży naszych produktów globalnie tak naprawdę polega na tym, że wiemy, jak wyselekcjonować właściwą wołowinę, niepowtarzalną wołowinę, która ma unikalny smak i tak naprawdę znajduje koneserów na całym świecie. I to jest od tyle albo aż tyle. No bo działacie od 1991 roku, specjalizujecie się wyłącznie w wołowinie, jakby nie wychodzicie dalej. Ty jesteście ekspertem, docenili was już, nie wiem, w Dubaju, w różnych miejscach, tak jak rozmawialiśmy. Jak to się robi?
szczypta magii, szczypta ciężkiej pracy tak naprawdę. Niemniej dzięki doświadczeniu, które zebraliśmy przez ten cały czas od funkcjonowania zakładu od 1991 roku, zajmujemy się tylko wołowiną, wiemy jak dobierać wołowinę, wiemy jakie elementy dobierać, jak je przygotowywać, jak trafiać w gusta kulinarne i robić to profesjonalnie. Stąd jakby no, staramy się cały czas rozwijać. To nie jest tak, że jest ograniczona w pewien sposób możliwość przygotowania produktów wołowych. Nie, można robić naprawdę wiele różnych ciekawych produktów, które później znajdują źródło uznania u koneserów. Mamy takie wyzwanie, bo przyjechaliśmy tu z Krzysztofem i Krzysztof mówi, no tak, antrykot, polędwica, to jest takie trochę już można powiedzieć no, obcykane gdzieś tam wszędzie po Polsce. Czy jest coś takiego, co możecie, jesteście w stanie wykroić, co by spowodowało tą różnicę, tą wyjątkowość w restauracji? Mogę Was zaskoczyć. Są elementy, które w żaden sposób nie przystają do produktów, do nazw wynikających bezpośrednio z produktów wołowych. Chociażby jest to pająk. Mięsień, który doskonale nadaje się na steka. Kolejnym elementem godnym polecenia jest rybka. No też, co ma ryba wspólnego z wołowiną. Niemniej doskonały element, bardzo wykwintny. Kolejno gruszka, no owoc, wołowina. Też doskonały element. Także to są takie smaczki, które gdzieś można wyciągnąć, można zaprezentować, można podkreślić ich wyjątkowość na stole, tak? Bo to, co mówiliście, steki z polędwicy, no każdy zna, tak? Steki z antrykotu, doskonałe. Owszem, wielu zna. Niemniej jest wiele elementów wołowych, które możemy użyć jako elementy na steki i będą doskonałe. Chciałem zapytać się o wciąż rosnący ten rynek wege. Czy jakby Was to też dotyczy? Czujecie jakiś spadek, jeżeli chodzi o sprzedaż? Z uwagi na to, że prezentujemy klientom produkty najwyższej jakości, jakby ten temat dla nas, można powiedzieć, nie istnieje, ponieważ mamy stałe grono naszych klientów, można powiedzieć koneserów wołowiny, którzy no, są zorientowani typowo na ten produkt. Tak? Owszem, jest rynek wege, niemniej my traktujemy to jako bardziej ciekawostkę z naszego punktu widzenia. Zakład przetwórstwa mięsnego Zaczek za 5-10 lat. Jak będzie wyglądał? Myślę, że za 5-10 lat w dalszym ciągu będziemy stawiać na jakość. W dalszym ciągu klienci nasi będą ukontentowani produktami, które mamy w swojej ofercie i wierzę, że znajdziemy większe i szersze uznanie na rynkach nie tylko polskich, ale i światowych. Super, ja bardzo dziękuję. Krzysztofie, bierzemy w takim razie co? Tam był pająk, jabłko i rybkę. Także nie wiem, gdzie pójdziemy, gdzie będziemy to robić, czy nad jakimś jeziorkiem, czy gdzie, bo tam rybka i pająk. Zapraszam do hotelu, usmażymy. Także bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dziękuję. No i mamy te nasze piękności, które nam się udało przywieźć od Zaczyka. Tak jest, Pawle. Tutaj mamy trzy alternatywne steki. Spider, czyli mięsień otaczający macicę. Tutaj mamy gruszkę i tutaj mamy mięsień diamentowy. Zgrillujemy je i spróbujesz, czy ci smakują, czy są odpowiednio miękkie. Czy chciałbyś je zamówić w restauracji? Do dzieła, Krzysztof, dawaj. Oczywiście, robimy to klasycznie. Czyli oczywiście olej i sól. Zaczniemy od gruszki, ponieważ jest to mięsień najgrubszy i potrzebuje najwięcej czasu na grillu. Paweł, wydaje mi się, że możemy dorzucić już te dwa kolejne steki. Czyli mamy tak, rybkę. Rybkę, czyli mięsień diamentowy i tak. Spidera. No i to są te nasze nietypowe steki, nie? Tak jest. Steki alternatywne, mało znane, równie miękkie, równie pyszne. Ile czasu zamierzasz się trzymać tutaj na grillu? One są już cienkie, wydaje mi się, że 2-3 minuty. Trzeba cały czas to kontrolować. W międzyczasie, Paweł, przygotuję patelnię z masłem.
Uuu, pięknie. Też mi się podoba. Uwierz mi, będą miękkie. Będą miały ciekawy smak, fajną strukturę. Myślę, że będziesz zachwycony. No, to ciekawy jestem bardzo. Paweł, wydaje mi się, że już steki są. Odstawię je do odpoczynku. Czemu w maśle to robisz? Czemu w maśle? Ponieważ lubię. Masło jest nośnikiem smaku. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. Masło jest do steków stworzone. Nadaje im lepszą lepszy smak, pełnię smaku. A dwa, bardzo lubię maczać świeże pieczywo w takim maśle z sokami z mięsa. Paweł, mięso odpoczęło, rozkrawa. Dawaj. Zacznę od gruszki. Uuu, panie. To jest rybka, alias mięsień diamentowy. No i tutaj mamy spajdera. Pawle, pozwolę sobie polać to tym masełkiem, w którym mięso odpoczywało, i będziemy maczać. I przejdziemy do tak zwanej konsumpcji, na którą czekamy już tyle czasu, nie? No i słuchaj, na dobre rzeczy trzeba poczekać. Weź ze mną tą bagietkę. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Mówisz, zaczynam od masełka? Proszę. Zaczynamy od? Tutaj mamy... Od tego chcesz zacząć? Mnóstwo smaku z grilla, masła. I tutaj spider. Spider, czyli? Mięsień macicy. Idziemy. Krzysztofie, ja ci bardzo dziękuję za twój czas i za pokazanie tych steków, o których w ogóle miałem pojęcia, że istnieją. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowaliśmy. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia i próbujcie alternatywnych steków.